Witam w kolejnym etapie. Etapie o Dockerze. Będzie to również serial kilkuepizodowy. Zaczniemy sobie na wstępie od tego, co to jest Docker. Docker to jest takie coś, co pozwala nam utworzyć izolowane środowisko, tak zwany kontener, w którym możemy sobie uruchamiać dowolny program, dowolną aplikację, a nawet system Linuxowy najczęściej. I podstawą do uruchomienia, do stworzenia tego kontenera jest oczywiście tak zwany Dockerfile. Dockerfile jest to plik, który nam mówi, co chcemy utworzyć i jak chcemy to uruchomić. Tak w skrócie, najprostsza definicja. I najprostsza definicja będzie wyglądała w ten sposób. Zrobimy sobie jakiś katalog. Może nam się nie myliło. I to jest podstawowa nazwa Dockerfile. I wszystkie w sumie aplikacje umieszczamy w Dockerfile. To jest taki domyślna nazwa pliku tego kontrolnego, że tego nazwę. I mamy możliwość stworzenia innej nazwy i podania inaczej. Zrobimy to też taki przykład, żeby wywołać inny plik. No ale to jest taka podstawa. Podstawowa, defaultowa nazwa to jest Dockerfile. No i tak. Pierwsze i najważniejsze to mamy tak zwane przygotowane obrazy. Obrazy podstawowe, z których możemy korzystać. Nie musimy ich tworzyć, pisać. Dzięki którym możemy uruchomić nasze aplikacje. My spróbujemy sobie zrobić jakąś tam aplikację, nie wiem, w Golangu na przykład i uruchomić, a i zrobimy też Nginxa, też uruchomimy w Dockerze. Zrobimy najprostszy przykład. Jest to przykład z Nginxem właśnie. I zrobimy sobie tak. From. I to jest właśnie ta deklaracja. Jaki obraz? No mówimy, że Nginx. I teraz mamy opcję. Albo wpisujemy Nginx po prostu i wybierze nam się jakaś tam wersja, która jest stworzona gdzieś tam. Albo możemy podać latest, czyli wiemy, że nam się wybierze ostatnia wersja. No przy samym Nginx też nam się wybierze latest. Albo możemy sobie wybrać konkretną wersję, którą chcemy uruchomić. No ja, że tu na razie nie wnikamy, zrobimy sobie Nginx, żeby nie komplikować. Co dalej jest nam potrzebne, żeby uruchomić tego Nginxa? W sumie polecenie. Czyli co chcemy uruchomić i jak chcemy uruchomić. Nginx ma pewne parametry, które mówią nam, jak uruchamiamy tego Nginxa w sumie. Daemon, czy ja dobrze napisałem Daemon? Chyba tak. O. I to jest nasza komenda, którą wykonamy.
No i teraz tak, mamy naszego Dockerfile'a. I już objaśniam, o co chodzi. To jest co i jak uruchomić. I już możemy budować. Oczywiście wiemy, że w Nginxie uruchamiamy aplikacje statyczne. To już by działało. Tak, żeby nikogo nie zwodzić, to już by działało. Tylko że jakby działało, no uruchomiłoby nam Nginxa i tyle, tak? Nie ma naszej strony. Chcemy teraz wrzucić do środka naszą stronę. Żeby cokolwiek wrzucić do środka, no to musimy sobie zrobić jakieś kopii, tak? Skopiować. No to sobie kopiujemy. I na przykład kopiujemy sobie wszystko do katalogu. Załóżmy, jaki to mógłby być katalog. Musimy sobie zrobić katalog konkretny, żeby to nam działało. Chociaż nie, w sumie nie musi być. Teraz robimy to tak na po prostu, żeby pokazać, zaprezentować. To sobie zrobimy do katalogu temp. No i tam jakiś mamy pliczek kolejny, który nam jest niezbędny. To w sumie nie to, tylko na przykład strona. To zrobimy sobie, że stronę. Stronę kopiujemy do tempę. Strona tak samo niech będzie. Mamy na przykład kolejny plik nginx.conf. Dobrze pamiętam. I wrzucimy to sobie tam gdzieś do nginxa. Nginx.conf. No i w sumie już teraz możemy to odpalać, tak? Czyli mamy, wzięliśmy sobie obraz Nginxa i skopiowaliśmy naszą stronę do katalogu, która jest skonfigurowana w Nginxie. No to bodajże przy administracji robiliśmy taki przykład. I skopiowaliśmy sobie sam config też. Nadgraliśmy ten config, który już tutaj jest. No i co dalej? No i uruchamiamy. Będzie to działać? Będzie to działać. Tylko u nas nie będzie to działać, bo nie mamy strona. Już zaraz objaśnię, co robię. I jak widzicie, w naszym katalogu Docker mamy nasz Dockerfile. Mamy, stworzyłem nginx.conf i strona. Dlaczego stworzyłem to tutaj, a nie stworzyłem tego gdzieś tam indziej i sobie skądś indziej nie skopiowałem? Docker działa w ten sposób, Docker build, komenda, która buduje nam obrazy, że bierze wszystko z kontekstu, w którym jest nasz Dockerfile. Możemy sobie określić kontekst, to też będziemy robić, ale standardowo, jeżeli robimy najprostszy przykład, to wszystko mamy w jednym katalogu, tam gdzie jest Dockerfile. I to powoduje, że możemy skopiować do wnętrza naszego kontenera. Nie możemy skopiować nic spoza z wyżej, z katalogów wyżej niż jest nasz Dockerfile.
No i dobra. Teraz co jeszcze możemy dodać do Dockerfile'a? Dockerfile przyjmuje również, ma możliwość na przykład wykonać jakiś skrypt w środku, jak chcemy. Na przykład chcemy stworzyć użytkownika. I tutaj runner. Do czego jest potrzebny użytkownik? Użytkownik jest potrzebny do zabezpieczenia naszego kontenera, żeby nie wykonywać naszej aplikacji z poziomu roota. No, to żeby zabezpieczyć, bo najczęstsze problemy są właśnie z tym, że kontenery nie są zabezpieczone, że aplikacja działa na roocie, ma jakieś tam dziury, przychodzi sobie haker, włamuje się do naszego kontenera i poprzez kontener, który działa, często jest tak, że wykonywany jest na maszynie wirtualnej na roocie, chociaż coraz rzadziej się już to zdarza, ale są jeszcze takie przypadki. I wtedy mamy dostęp poprzez kontener do systemu hosta, na którym ten kontener sobie działa. Żeby to zabezpieczyć, żeby nie było takich przypadków, no to tworzymy sobie użytkownika. Jest to też wymagane przez różne frameworki testujące. Na przykład Fortify będzie testował, jeżeli się będzie testowało bezpieczeństwo naszej aplikacji, no to przy testowaniu Dockerfile'a wyjdzie nam, że o, ganiamy na rucie, że nie ma określonej wersji, którą chcemy uruchomić, no i inne takie kwiatki. No dobra, ale wracając do naszego Dockerfile'a, stworzyliśmy sobie usera. No i teraz, żeby go użyć, tego usera, no to tam można sobie przez UID jeszcze stworzyć w sumie ten user, żeby był stworzony. Może, żeby to ładniej wyglądało. Może, żeby to ładniej wyglądało, to sobie tego stworzymy. Albo i sobie go tak nie stworzymy. No, zrobimy sobie add user i będzie minus u. UID i zrobimy sobie, że to jest UID na przykład 101. I teraz, żeby uruchomić na naszym userze, to mamy user i podajemy sobie ten UID. Możemy podać użytkownika, a możemy sobie podać UID, czyli ten ID naszego user ID. I w ten sposób. I już nasz Dockerfile będzie ganiał sobie na użytkowniku, nasz Docker, nasz kontener będzie ganiał sobie na użytkowniku 101, 1001. No dobra. Co dalej? Możemy stworzyć na przykład workdir, czyli jak chcemy, żeby nasza aplikacja miała konkretne miejsce pracy, to sobie możemy stworzyć nasze konkretne miejsce pracy, na przykład to będzie app. No i wtedy nie będziemy kopiować już do tempa, tylko do naszego appa, bo już jesteśmy w workdirze. To sobie w sumie musimy go stworzyć, bo go nie będzie. Mkdir app. Czyli tak, stworzyliśmy workdir. Mówimy Dockerowi, że chcemy pracować w katalogu app, czyli w naszym workdirze. No i wtedy już jak kopiujemy, to wszystko kopiujemy domyślnie do katalogu app.
Co jeszcze? Mamy coś takiego jak zmienne środowiskowe. W Linuxie też są zmienne środowiskowe i tutaj sobie deklarujemy to poprzez env i na przykład nie wiem, jakaś tam będzie się równała 102. No i zrobimy, żeby ładnie było. Zmienna równa się 102. No i dobra. No to nie będzie nam działało, to sobie następnym razem to poprawimy. Stworzymy tego Nginx konfa prawidłowo. No ale mamy naszą zmienną 102. Skopiowaliśmy stronę. To się nam ustawi oczywiście, to się nam wszystko ustawi. Pokażę gdzie, jak to będzie wyglądało. No ale może chcemy na przykład też podać jakieś argumenty przy budowaniu. Na przykład, jak chcemy budować i chcemy podać jakiś argument do środka, żeby ta zmienna nam się ustawiała w konkretny argument. No to możemy sobie zrobić tak, że ta zmienna będzie przyjmowała argument. Na przykład username i nasz argument będzie się nazywał username. I teraz przy budowaniu albo o. Environment. ENV. Dobra. I teraz tak. Mamy argument. Użycie argumentu w tym miejscu i ustawienie zmiennej, która będzie się równa ten argument. I teraz to nam pozwala, że podczas budowania możemy podać argument z zewnątrz. Podczas budowania. I też to pokażę, jak to zrobić. Dzisiaj skupimy się na pliku. No dobra. Na tym Dockerfile. Dobrze, no to co następnie? Co jeszcze się używa takie dość często? No, oczywiście expose, czyli na którym porcie chcemy, który port chcemy wystawić na zewnątrz. Nie musimy domyślnie ten Nginx ma to skonfigurowane, ale pokazuje, że jest deklaracja export. I co jeszcze by nam się przydało? Myślę, że to tyle. Z podstaw to będzie tyle. Argumenty, run. Tak. No, to z podstaw to będzie tyle. I to jest taki już nasz dość rozbudowany, można tak powiedzieć, jak na pierwszy Dockerfile, który pozwoli nam uruchomić aplikację, który tak pobierze nam obraz Nginxa, pobierze argumenty podczas budowania, który nam stworzy katalog app i ustawi ten app jako workdir i wszystkie operacje już od teraz będą wykonywane w tym app. Ustawi nam zmienną środowiskową systemu wewnątrz kontenera, zmienna do argumentu env. Skopiuje nam podczas budowania naszą stronę do środka, do katalogu app strona, który skopiuje nam plik konfiguracyjny z hosta do środka kontenera pod tą lokalizację, który nam stworzy usera o UID 101 i nazwie runner i który będzie uruchamiał się nie na rucie, tylko na użytkowniku w tym runner,
i nasz port wyeksportowany, expose, czyli nasz port kontenera będzie 80 i komenda uruchomieniowa będzie taka. Zamiast komendy może być tak zwany entry point. I pokażę, o co tu chodzi. Teraz powiem, że entry point może nam wskazywać na skrypt. A ten skrypt też może być kopiowany podczas budowania i w tym skrypcie możemy ustawić szereg komend, które mają być wykonane podczas startu. Też zrobimy taki przykład pewnie, jeżeli starczy czasu. No i to by było chyba na tyle. To jest zapisane, to możemy sobie teraz zapisać i spróbować wykonać, czyli komenda do budowania to będzie docker build z kontekstu minus t. I już mówię o komendzie. Oczywiście docker. Zbuduj nam w tym katalogu kontener, który otagujesz nazwą localhost, czyli to jest docker registry, czyli repozytorium, gdzie są obrazy przechowywane. To jest nazwa kontenera, a to jest jego wersja, tak zwany tag. Brakuje N. Jak widzicie, jest literówka. Dodajemy jeszcze raz. No i jest. I mamy swój. Jak widzicie, się zbudowało. Pobrał nam obraz. Stworzył katalog. Użył go, ustawił go jako workdir. Pobrał argument. No, argument mieliśmy tutaj ustawiony. To znaczy, no nie podaliśmy argumentu. Pokażę to następnym razem. Skopiował nam ten katalog, skopiował nam ten pliczek. Stworzył użytkownika. Stworzył mu home. Ustawił, nie ustawiał hasła, bo. No, nie trzeba nam hasła do niego. To jest jeszcze do użytkownika. Ustawił nam użytkownika na kontenerze na 101. Port, na którym będzie wystawiony w kontenerze, jest 80. No i komenda, która będzie nam się uruchamiała podczas startu, to jest ustawiona ta. No i powiedział nam, że zbudował go i otagował go pomyślnością i taka jest nazwa. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy wprowadzający film pokazujący Dockerfile. W kolejnym filmie pokażę bardziej zaawansowany Dockerfile, który też jest bardzo przydatny, tak zwany multi-stage Dockerfile. Na dzisiaj to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego.